Zakończył się casting dla modelek i modeli, ruszają sesje zdjęciowe. Ich efekty zobaczymy jednak dopiero na łamach magazynu Elle. Magazyn to kolejny pomysł na rewitalizację Starówki realizowany przez Urząd Miasta Leszna. Ma pokazać miejsca te znane i mniej znane. Zajrzymy do wnętrz, odwiedzimy lokalną gastronomię, poznamy działalność mieszkańców Leszna, o której na co dzień nie słyszymy. Magazyn zadebiutuje, mamy nadzieję, w czerwcu, tak żeby na wakacje był już gotowy i cieszył oczy wielu mieszkańców. Mam nadzieję. To będzie magazyn L, magazyn o ludziach, o Lesznie, ale w kontekście centrum miasta, bo chcemy pokazać tą część miasta, wyjątkowość tej części miasta jako miejsca do mieszkania, do spędzania czasu wolnego, do przebywania, do dokonywania zakupów, miejsca tak naprawdę, w którym chce się być, ale też miejsca, o którym niewielu być może wie, w kontekście takich wyjątkowych miejsc, zakamarków, tak chociażby jak to podwórko dzisiejsze, które kryje się za drzwiami kamienicy przy ulicy Słowiańskiej. Wiele osób, które codziennie podąża tą ulicą, pewnie nie ma świadomości, że tu jest tak piękne, niesamowite, rajskie miejsce, bajeczne wręcz. I wykorzystujemy je na miejsce do pierwszej sesji zdjęciowej. Dzisiejsza sesja, tak naprawdę bohaterem tej dzisiejszej sesji, oprócz modelek, będzie trzepak. Chcemy pokazać, przenieść się do lat 80., do miejsca, gdzie trzepak no, był nieodzownym punktem każdego podwórka. Chcemy oddać klimat lat 80. i to w stylizacjach modelek. Będą to dwie lekko zbuntowane nastolatki. Taki koncept na dziś. Pierwsza sesja zdjęciowa odbyła się na podwórku kamienicy przy ulicy Słowiańskiej 46. Autorem fotografii jest Oleg Bortel, który ze swoim aparatem będzie towarzyszył modelom i modelkom w przeróżnych zakątkach Starówki. W różnych, przeróżnych miejscach, od miejsc klimatycznych, jak 1001 drobiazgów, gdzie będzie sesja, którą roboczo nazwaliśmy wehikuł czasu, przeniesie nas do tych czasów dawnych, klimatycznych, ale też będą miejsca i plenerowe, i też ukazujące inwestycje, nie tylko te miejskie, ale prywatne. Także katalog miejsc, w których będą sesje zdjęciowe, jest przeróżny. Łącznie będzie 21 sesji zdjęciowych w tych miejscach centrum.